Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. W naszym codziennym życiu otaczamy się różnymi ludźmi. Z niektórymi łączą nas więzi rodzinne, z innymi znamy się od dziecka, a jeszcze innych codziennie spotykamy w pracy. Mówi się, że przyjaciele to rodzina, jaką sami sobie wybieramy. Ale nawet w tych najlepszych relacjach czasami trafiają się różnice zdań, dochodzi do nieporozumień. Sztuką jest umieć je rozwiązać bez zranienia drugiego człowieka. Istnieją jednak i osoby, które mają w sobie jakiś mrok, których przepełnia zazdrość, złość i urażona duma. Jeśli do tego dołożymy brak umiejętności panowania nad sobą, to wszystko może skończyć się naprawdę różnie. Na przykład tak jak w dzisiejszym podcaście. Zapraszam do wysłuchania. Dzisiejsza historia wydarzyła się w mieście Mansfield w hrabstwie Nottinghamshire w Anglii. Był 1 sierpnia 2019 roku, czwartek. Kolejnego dnia 18-letni Liam Gray miał zacząć zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Miał się przeprowadzić. W ostatnim czasie wiele się u niego zmieniło. Czekało go wiele wyzwań, lecz mężczyzna z nadzieją patrzył w przyszłość. Był szczęśliwy, miał wsparcie rodziny. Ten ostatni dzień przed wyjazdem planował natomiast spędzić się ze swoimi kolegami. Miała to być taka impreza pożegnalna, ale bez żadnych szaleństw. W końcu na Liama rano czekało wiele obowiązków. Niestety mężczyzna nigdy już nie opuścił Mansfield. Po południu na numer alarmowy zadzwonił jego dziadek, błagał o pomoc dla wnuka. Oznajmił, że został on ugodzony w klatkę piersiową. Aczkolwiek na pytanie, czy pacjent oddycha i czy jest przytomny, odpowiedział, że tak. W głosie starszego mężczyzny słychać było przerażenie. Starał się jednak spokojnie odpowiadać na pytania operatorki. Kobieta w pewnym momencie zapytała, co się tak właściwie stało. Dziadek oświadczył wówczas, że Liam niedawno wszedł do domu, a za nim wskoczył młody chłopak, ugodził go nożem i uciekł. Starszy mężczyzna doskonale wiedział, kim był napastnik i przekazał jego dane kobiecie po drugiej stronie słuchawki. Dobrze go znał. Widywał go w swoim domu wielokrotnie i był on tam zawsze mile widziany. A był to 17-letni Jonathan Tredgold, jeden z najlepszych kolegów jego wnuka. Zanim powiem Wam więcej o napastniku, najpierw muszę jednak przedstawić Wam bliżej osobę samego Liama oraz powiedzieć, jak drogi tych dwóch młodych mężczyzn w ogóle się zeszły. Liam Gray urodził się i dorastał właśnie w Mansfield. Miał troje rodzeństwa, dwie siostry, Paige i Madison, oraz brata, Frediego. Siostry ze śmiechem wspominają, że jako dzieci wszyscy oni ciągle się kłócili. Niemniej z wiekiem zostali po prostu najlepszymi przyjaciółmi. Łączyła ich bardzo bliska więź. Liam był pozytywnie nastawiony do życia i ludzi, był ciągle uśmiechnięty. To bezsprzecznie uśmiech był jego wizytówką. Uwielbiał także rozśmieszać ludzi. Czasami można go było zobaczyć, jak w kuchni, trzymając mopa, tańczy i śpiewa. Choć jak wspomina jego siostra, śpiewał jak duszący się kot, lecz był bardzo zabawny. Liam był oddanym fanem drużyny Liverpool FC. Był też bardzo lubiany, miał sporą grupę znajomych, ale jego najlepszym przyjacielem był Reece. Reece mieszkał niedaleko i chłopcy praktycznie od dziecka każdą chwilę spędzali razem. Chodzili razem do szkoły, mijały lata i wspólnie też dorastali. Byli jak bracia, albo jak stwierdziła siostra Liama, jak stare dobre małżeństwo. Tam, gdzie był Liam, na pewno był również Reece. Obaj byli optymistami, zarażali wręcz swoim entuzjazmem. Liam do tego lubił być w centrum zainteresowania. Był pewny siebie.
Jeden z jego nauczycieli powiedział później w wywiadzie, że 18-latek miał także złote serce. Zawsze miał na uwadze dobre samopoczucie innych ludzi. Jednak nie zawsze było tylko kolorowo. W okresie dojrzewania chłopak zaczął mieć problemy, zarówno w szkole, jak i w domu. Wtedy jego ukochany dziadek zaproponował mu, żeby Liam u niego zamieszkał. Na dziadka wszyscy mówili Pops, choć w rzeczywistości miał na imię John. Jego dom znajdował się bardzo blisko domu rodzinnego Liama, więc bliscy chłopaka nie widzieli w tym żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, wspierali go w tej decyzji. Osiemnastolatek już później powtarzał, że dziadek jest jego bohaterem. Bardzo mu wówczas pomógł i to dzięki niemu, po tym jak się pogubił, wyszedł na prostą. To Pops trzymał go w pionie. Niedługo po tym, jak Liam się przeprowadził, zaczął spędzać więcej czasu z nowym kolegą o imieniu Jonathan. Wkrótce wspólnie z Reese'em we trzech zostali najlepszymi kumplami. Nazywali się nawet trzema muszkieterami. Jonathan już kiedyś mieszkał w tej samej okolicy co oni, ale jego sytuacja w domu nie była ciekawa. Chłopak nie wychowywał się, tak jak Liam i Reese, w szczęśliwej i kochającej się rodzinie. Ojca w ogóle nie znał. Jego matka natomiast była uzależniona od narkotyków. Zresztą w ich domu nielegalne substancje były czymś zupełnie normalnym. Jonathan doświadczył również przemocy domowej i w końcu trafił do domu dziecka. Matka Liama wspomina, że pamiętała Jonathana. Potem jednak chłopak zniknął gdzieś na jakiś czas. Gdy pojawił się ponownie i zaczął kolegować się z jej synem, to nie była zachwycona. Coś ją w nim zastanawiało i niepokoiło, lecz nie była w stanie powiedzieć, co to dokładnie było. Siostra Liama przyznaje, że też słyszała na temat Jonathana różne plotki i dziwne historie, ale postanowiła dać mu szansę. Nie oceniać go pochopnie. Chciała najpierw go poznać i sama wyrobić sobie własne zdanie. I cóż, 17-latek, bo był on o rok młodszy od jej brata, zrobił na niej raczej dobre wrażenie. Zawsze był w stosunku do niej miły i grzeczny, więc nie mogła powiedzieć na jego temat złego słowa. Również Reese go polubił. Choć jak sam twierdzi, trzeba także przyznać, że Jonathan zawsze był trochę nieprzewidywalny. Potrafił zniknąć na kilka dni, nie dawać znaku życia, a potem wrócić jak gdyby nigdy nic. Po alkoholu natomiast łatwo wpadał w gniew i stawał się agresywny. Poza tym miał na swoim koncie kilka wykroczeń. Większość była związana z narkotykami. Chłopak regularnie co jakiś czas pakował się w kłopoty. Liam zdawał sobie sprawę z przeszłości i problemów, jakie miał jego nowy znajomy, lecz mimo wszystko starał się go wspierać. Jak sam powtarzał, jemu także dziadek podał pomocną dłoń, gdy miał gorszy czas. Był pewny, że Jonathan też właśnie tego potrzebuje. Współczuł mu, że w taki sposób ułożyły się jego losy, że wylądował w domu dziecka. Postanowił zatem, że weźmie go pod swoje skrzydła i po prostu będzie jego dobrym, lojalnym przyjacielem. Choć zdarzały się też te dość nieprzyjemne sytuacje. Na przykład w maju 2018 roku Liam zaprosił kolegę na imprezę. Odbywała się ona w jego domu rodzinnym, w ogrodzie, a tematem przewodnim miały być Hawaje. Goście dopisali, było ich całkiem sporo. Wśród nich był również Jonathan, który dość mocno przesadził z alkoholem. W dodatku, w pewnym momencie, po tym jak ktoś powiedział mu coś, co ewidentnie bardzo go zdenerwowało, mężczyzna stał się agresywny. Liam zrzucił to na karb procentów i dość szybko ten incydent poszedł w zapomnienie. Przejdźmy jednak w tym momencie do zmian, jakie zaszły w życiu Liama pod koniec 2018 roku. Mężczyźnie, oprócz typowo męskiego grona, czyli jego muszkieterów, towarzyszyła zwykle jeszcze jedna bardzo ważna osoba, jego dziewczyna, Shan.
Para spotykała się 3 lata. W listopadzie natomiast okazało się, że dziewczyna jest w ciąży. Po początkowym szoku Liam był niesamowicie podekscytowany tym, że zostanie ojcem. Był szczęśliwy i zaczął już snuć plany na przyszłość. Wspólnie z partnerką postanowili, że po narodzinach dziecka przeprowadzą się do Birmingham i to tam już rozpocznie się ten nowy, wyjątkowy etap w ich życiu. Liam miał pełne wsparcie ze strony swojej rodziny. W jednej chwili kumple poszli w odstawkę. Mężczyźnie po prostu zmieniły się priorytety. Najważniejsza dla niego stała się jego nowa, mała rodzina. Oczywiście Jonathan nie był zachwycony z takiego obrotu spraw. Był przekonany, że już stracił przyjaciela, że kolejna osoba w jego życiu po prostu go zawiodła i opuściła, jak zawsze. 18 lipca 2019 roku na świat w końcu przyszła córeczka Liama, Ayla. Gdy więc doszło do tragedii, był on świeżo upieczonym tatą. Był nim zaledwie od 2 tygodni. 1 sierpnia, tak jak już wspominałam, dla Liama miał być takim dniem pożegnania z Mansfield. Był to piękny letni dzień i mężczyznę cieszyła perspektywa spędzenia czasu ze swoimi najlepszymi kumplami. To miał być naprawdę miły wieczór. W planach było wyjście do baru. Najpierw jednak mężczyźni postanowili posiedzieć trochę na świeżym powietrzu, pogadać i powygłupiać się. Udali się zatem do pobliskiego sklepu i kupili alkohol. Potem wrócili do domu dziadka Liama i zaczęli relaksować się w ogrodzie. Wysyłali różne śmieszne filmiki do swoich znajomych na Snapchacie, a w końcu stwierdzili, że pora ruszyć do knajpy. Jonathan miał wówczas na sobie dresowe spodnie. Liam zaproponował więc, że pożyczy mu dżinsy. Po pierwsze, aby ten lepiej się prezentował, a po drugie, żeby nie mieli problemów z wejściem do pubu. W końcu Jonathan nie był wtedy jeszcze pełnoletni. Potem ruszyli w drogę. Gdy wkroczyli na teren parku, Rhys otrzymał wiadomość od chłopaka, który spotykał się z siostrą Jonathana. Nie wiadomo, jaka była treść tego SMS-a, lecz dotyczyła ona jakiegoś filmu opublikowanego w mediach społecznościowych. To, co tamten chłopak napisał, wkurzyło Liama. Ten oznajmił, że z chęcią by przywalił nadawcy tej wiadomości, że zrobiłby z nim porządek. To z kolei oburzyło Jonathana, stwierdził, że to przecież jeszcze dzieciak. Z drugiej strony jego reakcja była mimo wszystko dość dziwna, bo wyglądało na to, że Liam po prostu wstawił się za jego siostrą. Atmosfera w tamtym momencie niespodziewanie zgęstniała i stała się dość napięta. Jonathan mamrotał coś pod nosem. Widać było, że jest coraz bardziej zdenerwowany. Liam powiedział mu, że jeśli ma zamiar się tak zachowywać, to niech lepiej idzie do domu. Poprosił, żeby kolega zostawił pożyczone dżinsy w domu jego dziadka. 17-latek w tamtej chwili odwrócił się na pięcie i odszedł. Nie minęło dużo czasu i Liam doszedł do wniosku, że to bez sensu psuć sobie taki fajny dzień. Zdecydował się dogonić przyjaciela i wszystko mu wyjaśnić. Rhys przyznał mu rację i razem ruszyli za Jonathanem. Ten jednak zdołał już dojść do domu Popsa. Kilka minut później dotarli tam także Liam i Rhys. Rhys postanowił, że da dwóm wkurzonym na siebie mężczyznom dojść do porozumienia w spokoju i został na zewnątrz. Mimo to dosłownie po kilku minutach z mieszkania wybiegł Jonathan. Krzyknął do Rhysa: ugodziłem go, zabiłem go i uciekł. Przyjaciel Liama stanął jak wryty, był przekonany, że Jonathan gada od rzeczy, ale stwierdził, że sprawdzi, czy w środku rzeczywiście wszystko jest w porządku. No i nie było. W salonie stał Liam. W ręku trzymał kilka ściereczek i przyciskał je do piersi. Gdy zobaczył kolegę, powiedział tylko: dzwoń po karetkę. Zszokowany Rhys wybrał więc numer alarmowy. Całkowicie jednak nie wiedział, co robić i mówić. Głos odmówił mu posłuszeństwa.
Przekazał zatem telefon dziadkowi Liama. W tym czasie ranny mężczyzna podszedł do kanapy i wtedy runął na podłogę. Dziadek starał się uciskać ranę. Jednocześnie cały czas mówił do swojego wnuka. Prosił, aby ten go nie zostawiał. Wkrótce na miejscu pojawiła się karetka, a także policja. Wieści o tym, że pod domem Popsa roi się od ratowników, szybko dotarły do matki i siostry Liama. Siostra otrzymała bowiem kilka wiadomości od swoich znajomych. Początkowo myślała, że to dziadkowi się coś przytrafiło, że może zasłabł. Szybko jednak ktoś doprecyzował, co się właściwie stało, że to Jonathan pchnął Liama nożem. Matka chłopaka, Joanne, gdy się o tym dowiedziała, wpadła w histerię. Nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Ogarnęła ją panika. Kobiety wówczas postanowiły jak najszybciej dostać się do domu Popsa. Gdy już tam dotarły, to pierwsze, co rzuciło im się w oczy, to to, że wszędzie było mnóstwo ludzi. Joanne zaczęła biec w stronę drzwi wejściowych, ale policjanci natychmiast ją zatrzymali i odciągnęli. W środku cały czas trwała walka o życie Liama. Ratownicy wykonywali masaż serca na otwartej klatce piersiowej, a potem przenieśli rannego do karetki. Matka mężczyzny pamięta, że stanęła wtedy z boku i krzyknęła do syna, że go kocha. Jak sama mówi, ma tylko nadzieję, że ją usłyszał. W tamtej chwili wszyscy byli przekonani, że 18-latka da się uratować, że ratownicy zrobili wszystko, co tylko mogli na miejscu i będą kontynuować swoje wysiłki już w szpitalu. W międzyczasie natomiast śledczy ruszyli w pościg za sprawcą. Szybko otrzymali wskazówkę, gdzie Jonathan może przebywać. Na policję zadzwonił bowiem właściciel jednego z lokalnych sklepów. Twierdził, że właśnie był świadkiem czegoś dość podejrzanego i rozmawiał z chłopakiem, który naprawdę dziwnie się zachowywał. Okazało się, że podejrzany wcześniej przeskoczył przez płot na tyłach tego sklepu, więc właściciel postanowił sprawdzić, co się dzieje i co mężczyzna tam robi. Całe zajście zarejestrowały kamery. Jonathan tłumaczył, że grozi mu niebezpieczeństwo, że ktoś go zaatakował. Na dowód swoich słów podniósł nawet koszulkę i pokazał rzekome zranienia świadkowi. Na szczęście operator numeru alarmowego szybko dostrzegł powiązanie między zgłoszeniem od właściciela sklepu a atakiem na Liama i od razu poinformowano o tym fakcie policjantów. Mimo to napastnik kontynuował swoją ucieczkę. Już później można było prześledzić ją na nagraniach z ulicznego monitoringu. Mężczyzna cały czas biegł. Funkcjonariusze z początku założyli, że podejrzany może kierować się do domu swojej matki, bo mieszkała ona niedaleko. Wkrótce jednak otrzymali kolejną informację ze wskazaniem dokładnej jego lokalizacji. Okazało się, że był to dom przyjaciółki jego matki. Kobieta akurat wówczas ją odwiedzała. Podobno podejrzany niespodziewanie się tam pojawił i opowiedział obu kobietom o tym, co się wydarzyło i co zrobił. Niedługo potem, a dokładnie o 15:30, śledczy aresztowali Jonathana pod zarzutem spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała. Od momentu ataku do zatrzymania zbiega minęło zatem zaledwie 30 minut. Jonathan od samego początku, już jak tylko go schwytano, powtarzał, że to Liam próbował ugodzić go nożem i pierwszy go zaatakował. Wedle jego słów, on sam tylko się bronił. Zatrzymany zachowywał się wtedy bardzo emocjonalnie, krzyczał i płakał. W tym samym czasie w szpitalu, niestety, mimo przeprowadzenia operacji, nie udało się ocalić Liama. Jego siostra wspomina, że gdy podszedł do niej lekarz i pielęgniarki, to już po wyrazie ich twarzy wiedziała, że brat nie przeżył. Potem wybiegła przed budynek szpitala, miała atak paniki. Te straszne wiadomości spowodowały jednak, że sprawa automatycznie zmieniła swoją klasyfikację.
teraz było to dochodzenie w sprawie morderstwa. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał, że co prawda ugodził Liama, lecz upierał się, że działał w obronie własnej. Utrzymywał też, że kolega od dawna go dręczył i był agresywnym tyranem. Już po raz kolejny pokazał, tym razem śledczym, blizny na swojej klatce piersiowej. Twierdził, że wszystkie te obrażenia zostały mu zadane właśnie przez Liama. Już wcześniej ten atakował go, także przy użyciu noża. Zdaje się więc, że już w chwili, gdy Jonathan dostał się na tyły sklepu i rozmawiał z jego właścicielem, obmyślił sobie linię obrony. Stwierdził, że najlepszym wyjściem będzie, jeśli przedstawi siebie jako ofiarę, że będzie to dla niego okoliczność łagodząca. Oskarżony zeznał również, że do kłótni rzeczywiście doszło w parku, ale on nie chcąc znowu oberwać, postanowił po prostu uciec. Do ataku doszło kilka minut później, w domu Popsa, gdzie wedle słów oskarżonego Liam chciał go ugodzić. Jonathan twierdził, że finalnie zabrał mu nóż i zaczął wówczas wymachiwać nim na boki, aby przestraszyć agresora. Jego jedynym celem było to, aby Liam zostawił go w spokoju. W pewnym momencie jednak jego kolega nabił się na ostrze. Zadaniem policjantów było oczywiście ustalenie, czy oskarżony mówi prawdę, czy też nie. 7 godzin po aresztowaniu wykonano mu badania krwi. Mimo że minęło już więc sporo czasu, test wykazał prawie 3-krotne przekroczenie prawnie dopuszczalnego limitu alkoholu we krwi, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu. A jak wiemy, podejrzany po alkoholu stawał się agresywny. Potem śledczy przeprowadzili rozmowy z bliskimi ofiary. Dziadek Liama był tak naprawdę naocznym świadkiem ataku. Także zeznania najlepszego przyjaciela Liama, czyli Risa, okazały się być dla sprawy kluczowe. Poza tym policjanci dotarli do nagrań z kamer. Te pozwoliły im na ustalenie przebiegu zdarzeń tego feralnego dnia. Chronologicznie więc najpierw mamy to nagranie ze sklepu, gdzie młodzi mężczyźni kupili alkohol. Na tym filmie wydają się być w wyśmienitych humorach. Nic nie wskazywało na to, aby wcześniej doszło między nimi do jakiejkolwiek sprzeczki. Następnie kamera ulicznego monitoringu zarejestrowała całą trójkę, gdy kierowała się już w stronę pubu. Na tej trasie znajdował się też wspomniany wielokrotnie park. Niestety na jego terenie, gdzie prawdopodobnie sytuacja między mężczyznami zrobiła się napięta, żadnych kamer nie było. Niemniej znajdowały się one w okolicy. Można było wyśledzić, co działo się na ulicach nieopodal. I tutaj po raz pierwszy policjanci dostrzegli nieścisłość w słowach podejrzanego. Mężczyzna zeznał bowiem, że uciekał przed Liamem, że biegł, a na nagraniach widać, jak idzie spokojnym krokiem. Dopiero później, już po ataku, widać, jak Jonathan ucieka. W trakcie rozmowy z właścicielem sklepu, po wtargnięciu na jego posesję, także można było zobaczyć, że jest on wyraźnie wzburzony i roztrzęsiony. Co ciekawe, narzędzie zbrodni odnaleziono na miejscu zdarzenia. Odkrycia tego dokonał Rhys. Na podłodze w kuchni leżał duży kuchenny nóż pokryty śladami czerwonej substancji. Sprawca musiał więc rzucić go od razu po ataku, zaraz potem wybiec z domu. Śledczy wysłali ten nóż do laboratorium do analizy. Znaleziono na nim krew ofiary oraz odciski palców Jonathana. Autopsja natomiast wykazała, że na ciele Liama nie było żadnych ran obronnych, ani na ramionach, ani na rękach. Patolog był także w stanie ustalić, że ofiara została ugodzona nożem w następstwie pchnięcia. Był to pojedynczy ruch do przodu. Sprawca trafił go prosto w serce. Słowa oskarżonego, że wymachiwał on narzędziem zbrodni na boki i wtedy ostrze trafiło jego kolegę, też zatem nie miały wiele wspólnego z prawdą. Policjanci w końcu przejrzeli również wszelkie dostępne raporty na temat Liama oraz Jonathana. Szukali informacji, które mogłyby potwierdzić, że w przeszłości Liam bywał agresywny w stosunku do kolegi.
Nic takiego jednak nie znaleziono. Aczkolwiek przy tej okazji natrafiono na jeden dość istotny szczegół. Ten szczegół mógł wyjaśniać obrażenia na klatce piersiowej oskarżonego. W dokumentacji opieki społecznej znalazła się notatka o tym, że Jonathan wcześniej samookaleczał się. Blizny, jakie pokazał więc śledczym, mogły pochodzić z ran, które zadał sobie sam. Funkcjonariusze przejrzeli też jego kartotekę. Oskarżony po raz pierwszy został zatrzymany w wieku 14 lat. Poza tym był karany nie tylko za wykroczenia narkotykowe, ale również za uszkodzenie mienia i groźby karalne. Co więcej, 6 tygodni przed atakiem na Liama został skazany za napaść na swoją dziewczynę. W połowie sierpnia rodzina Liama zorganizowała zbiórkę pieniędzy. Uzbierane fundusze przeznaczyli na pokrycie kosztów pogrzebu, pomoc dopiero co narodzonej córce Liama i jego dziewczyny, a także pewna kwota została przekazana organizacji zajmującej się zwalczaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom z udziałem noży. Mimo przytłaczających dowodów, Jonathan wciąż twierdził, że działał w samoobronie. Nie przyznał się do winy. W związku z tym jego obrońca wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnej autopsji. Rodzina Liama była oburzona. Nie mogła wprost uwierzyć w to, że sprawca nie tylko odebrał im członka rodziny, ale teraz nie chce wyrazić skruchy i przyznać się do zarzucanych mu czynów. W dodatku oznaczało to, że będą musieli wziąć udział w procesie i całą traumę przeżywać od nowa. Obawiali się również, że oskarżony może nie ponieść stosownych konsekwencji, a nawet, że może uda mu się uniknąć kary. 20 września 2019 roku, po dwóch autopsjach, w końcu odbył się pogrzeb Liama. Wzięło w nim udział naprawdę wiele osób. Większość miała na sobie koszulki ze zdjęciem mężczyzny i napisem „Zawsze będziemy cię kochać i tęsknić, nigdy nie zapomnimy”. W lutym 2020 roku rozpoczął się proces. Trwał 10 dni. Z uwagi na to, że Jonathan w chwili popełnienia czynu nie był jeszcze osobą pełnoletnią, początkowo nie ujawniono jego imienia i nazwiska. Lokalna gazeta wystąpiła jednak z wnioskiem o zrezygnowanie z tego obostrzenia i sędzia wyraził na to zgodę. Dopiero wtedy zdjęcie oraz dane oskarżonego pojawiły się w mediach. Jonathan był sądzony jako osoba nieletnia. W sądzie zachowywał się arogancko. Odmówił też składania wyjaśnień. Bliscy Liama uczestniczyli w każdym posiedzeniu i byli zdania, że mężczyźnie wcale nie było przykro z powodu czynu, którego się dopuścił. Nie okazał także żadnych oznak wyrzutów sumienia czy żalu, praktycznie żadnych emocji. Do samego końca utrzymywał, że zaatakował, bo to jemu groziło niebezpieczeństwo. Ława przysięgłych jednomyślnie uznała Jonathana Tredgolda za winnego. Został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, najwcześniej po 16 latach. Po odczytaniu wyroku na sali sądowej pojawiły się odgłosy zadowolenia. Sędzia w mowie końcowej oświadczył, że tego czynu sprawca dokonał w przypływie złości i gniewu oraz pod wpływem alkoholu, a nie ze strachu. Matka Liama ze łzami w oczach powiedziała, i tu cytuję, Liamowi odebrano życie, a jego córeczce zabrano ojca. Jest tyle rzeczy, których Liam nigdy nie zrobi. Nie nauczy się prowadzić samochodu, nie będzie uczęszczał do koledżu, miał stabilnej pracy, nie weźmie ślubu, nie kupi domu, a także nie będzie miał szansy wychowywać swojego dziecka i patrzeć jak rośnie. My jako rodzina również zostaliśmy pozbawieni szansy, aby być tego wszystkiego świadkami. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was interesujący. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczna za pozostawienie łapki w górę. Zachęcam też do subskrypcji. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!